No i tak, hej Kasiumka, witam wszystkich na moim warsztacie. Czerwiec i co? Czas na sprzedaż mojego miedzianego depozytu. Tak, tak, przyszedł na to czas. Sporo pytań wokół tego było, sporo kontrowersji. No ale co? Ja mówię tak, depozyt, postanowienie było, że zbieram do czerwca, w czerwcu sprzedaję, no bo pieniążki będą potrzebne na wakacje, przydadzą się, bo od tego będzie urlop, żeby sobie troszeczkę używać, pozwolić, o, tak to nazwę. No i co, ja sobie tak postanowiłem, zbierałem ten depozyt, kto obserwuje odcinki, no to wie, do pełnego zielonego wiaderka, jak jest praktycznie ubity na maksa, wchodzi jakieś tam 12 kg miedzi. Ja przez ten czas, jak się zbierało całe, pakowałem to i chowałem i coś tam opisywałem. Tak, mamy pierwszy depozyt z 30 października 2022 roku, czyli zeszłego roku. Ponad 12 kg miedziuchy, wtedy była po 30 zł 50 groszy na metaleo. No w dniu dzisiejszym jest po 29,10, czyli tam takiej znacznej straty znacznej różnicy nie ma. Także tak to wyglądało wtedy. Kolejny depozyt tam ponad 12 kg też był 21 lutego. No tu była miedziucha na metaleo, miedź mix po 34 zł. Absolutny rekord, także praktycznie 5 zł więcej niż to jest teraz za kilogram. No i tak, depozyt to oczywiście było sowane na określony czas, jako jakieś tam zabezpieczenie, powiedzmy, wydatków na wyjeździe. No i zostało to spełnione. Nie traktuję tego jako inwestycję, nie traktuję tego jako stratę, że na przykład tu straciłem 5 zł na kilogramie, czyli co, czyli na tych 12 kg 50-60 zł już mniej, tak? Na tym jednym worku tutaj niewiele, no złotówkę, tutaj 12 zł, nie? Sporo osób pisze, że stracisz, że straciłeś, poczekaj. No okej, okay, ja rozumiem, możemy poczekać, ale cel był taki, że zbieramy miedziuchę do czerwca. W czerwcu wysyłam, będę miał pieniążki na wyjazd, na drobne wydatki. O, nazwijmy to tak. No i co? Czas, przechodzimy dalej. Pakujemy paczuchę, no wysłałem do Metalo, w moim przypadku chyba rekordową ilość miedziuchy, a więc tyle ile można, 31 kg spakuję do pudełka, przygotuję sobie jakiś karton, pierw włożę te dwa worki, karton staruję i potem dołożę tak, żeby było 31 kg i ładnie spakujemy, oczywiście papierem we flamingi, w którym otrzymę paczkę od Ewy Pes Gdańska, także przy tej okazji też pozdrawiam Cię, Ewo. Dobrze, zabieramy się za szukanie pudełka, tarowanie, pakowanie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i tak, mamy wagę, odpalamy wagę, mamy pudło, cyk, starujemy sobie i zaczniemy pakować do pudełka miedziuchę. Wagę sobie odstawię na bok. Trzeba to jakoś fajnie poukładać. No, paczka będzie sporo ważyła, to już wiemy. Z jakieś 6 kilo. Dobrze jest. I będziemy dokładać resztki miedziuchy. We'll be right back.
No i tak, sowa smutna, wiaderko puste, udało to się wszystko spakować do tego pudełka, tylko waga mi tutaj coś szwankuje, oblicza pokazuje różne wartości, patrzcie, teraz co, ja to zadeklaruję jako 31 kg, zobaczymy co mi tam na mentale stwierdzą, ale co chwilę to się patrzcie, patrzcie co się dzieje. Nie tak dawno wymieniłem akumulator w tej wadze i ta waga coś tutaj, coś tu szwankuje. Dobrze, także więc będzie deklaracja jako 31 kg. No i co? Filma Metalo oczywiście mnie tutaj odpowiednio zważy, policzy. A dla mnie ważne, że ten depozyt miedziuchy wylatuje. No i co? Biorę się oczywiście za wzmocnienie tego pudła, za owijanie, zapakowanie. No i tak, paczka spakowana. Już wam nie pokazałem, jak się z tym męczyłem, ale udało się. Pudełko wzmocnione, dodatkowo streczem i na ten strecz poszedł właśnie ten papier ozdobny, który kiedyś właśnie otrzymałem w paczce. Paczka od Ewy bez Gdańska była w to opakowana, także wielkie dzięki Ewo, popatrz. Twój papierek jeszcze się przyczynił w Metaleo, na pewno będą wiedzieć, że paczka jest od Flaminga, także super. Co, wiaderko puste, no nie wiem co z tą wagą, patrzcie. Mam też takie ciężarki, które właśnie jeden chyba otrzymał od Artura Skaniowa, tak Artur, a drugi w jakiejś paczce, no ten kilogramowy pokazuje, dobra, 995 gram, jeszcze jakoś tam się zgodzimy, to mamy 50 deko, pół kilo, 495, no zgadza się, to 1,5 kg jest, chociaż zaś patrzcie, spadło, nie, to jest 500 gram, jest, co, 490, o i spada, o, dziwny temat, waha się ta waga, a przy tych dużych masach, tak jakoś dziwnie to ta waga się zachowuje, wiadomo, nie jest to jakaś tam licencjonowana waga z jakąś homologacją, tylko po prostu, no, najzwyklejsza waga, no ale nie wiem czemu tak to wygląda, ja oczywiście zadeklaruję tą paczuszkę jako 31 kg, myślę, że tu mnie firma Metaleo rozliczy, tak to ma być, nigdy tutaj się nie zawiodłem, także tak to wygląda. Ja wysyłam paczuchę, pewną relację jeszcze z tego rozliczenia wam też zaprezentuję, także obserwujcie na bieżąco. No i co, ja się bardzo cieszę, idę nadawać paczuchę, w piątek po Bożym Ciele zapewne przyjedzie po nią kurier. No i co, jak się podobało oczywiście zapraszam do łapkowania. Zachęcam też do komentowania, jeżeli chodzi o temat tej wagi, czemu tak to wygląda. No i co, nie chcę już przeciągać, także jestem Flaming mega, mega zadowolony, paczucha leci do Metaleo. No i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!